Witajcie moi mili. Zaczynamy dzisiaj nową serię, nowy samochód. Poloneza też wkrótce będziemy kończyć, nie martwcie się. No ale mamy wielu mechaników i kilka projektów możemy naraz otworzyć, więc zdradzę Wam. Lecimy z bardzo cieniutkim projektem Niwy, którą po prostu składamy fabrycznie, odświeżamy wszystko, jakieś tam malowania proszkowe, troszeczkę remontu i po prostu ją składamy do kupy jako ładną fabryczną Niwę bez żadnego modu. Ale ten serial, który teraz zaczniemy, to będzie coś ciekawego. Już mówię Wam. Mniej więcej tak. Silnik 4,5 litra Infiniti V8. Buda Volvo 940, czyli stary kandzior, konkretny, szwedzka stal, japoński motor, technologia z górnej półki. Ponad 300 koni, także zobaczycie fajne, ciekawe połączenie dwóch technologii. Volvo takiego silnika wtedy nigdy nie miało, a teraz będzie miało. Do tego projektu użyjemy skrzyni biegów BMW. Ta od Volvo po prostu jest malutka, cieniutka i nawet sprzęgła nie da się tam zmieścić. A mocna, wytrzymywała wiele. Także oglądajcie, oglądajcie. Zaczynamy to, będziecie widzieć kolejne etapy. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak sadzamy silnik już na belce. Bardzo ładnie pasuje. Ten mod jest dosyć ciekawy, bo niewiele będzie przeróbek nadwozia trzeba było zrobić. Z tego, co już przymierzyliśmy, to niestety, ale znowu będzie problem z maską. Zbyt wysoki silnik i maska się nie domknie, gdzieś tam trzeba będzie ją naciąć. Ale pod spodem wszystko się nam pięknie mieści. Wózek pasował z silnikiem, z wyobleniami misy, no to wszystko ładnie się osadza. Zobaczcie za chwilkę, jak to rozwiązaliśmy. Pięknie ten motor pasuje, będzie z tego fajna fura. Także życzę miłego oglądania i czekajcie na kolejne odcinki z Volvo, z Polonezem, z Niwą, tam coś tam wrzucimy, ale to nie jest nic fascynującego. No, leci też nasz blacharz z Audi Quattro, także w tym odcinku, w tym właściwie nowym odcinku Audi też zobaczycie jakieś tam postępy. Także dzieje się dużo. Trochę sezon urlopowy nas powstrzymał, chłopaki się poodpoczywali po kolei jeden po drugim, także mamy już pełną moc w warsztacie, całą ekipę, także możemy walczyć i działać. Do usłyszenia i oglądajcie sobie film wesoło. No, witajcie, tutaj właśnie rozpoczynamy nowy projekt. Jest Volvo 940, stary kanciak, klocek. Jakieś katalizatorki już powycinane. Będą oczywiście wstawione z powrotem. Zobaczcie, w jakim ładnym stanie jest ta stara buda. No i wrzucamy tutaj silnik, który dawno już temu widzieliście podczas odcinków z Polonezem. 4,5 litrowy Infiniti. W międzyczasie już było zrobione zawieszenie. Na razie nie podchodzimy jeszcze do hamulców. Zobaczymy, jak się będą sprawowały, bo są dość duże, dwutłoczkowe. Nawet mają dwa przewody. Zobaczymy, jak będą działały. Wtedy podejmiemy decyzję, czy robimy coś dalej, czy nie. Zobaczcie, jakie tu kolektorki oryginalnie, nic nie trzeba przerabiać. Silnik wchodzi prawie jakby stąd był. Wszędzie ładne szczeliny.